Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać, powiedzieć, jak powinniśmy siedzieć, jeśli już musimy siedzieć. Do dzisiejszego odcinka przygotowałem sobie ławeczkę, sam ją zrobiłem, która nie bez przyczyny ma pochyłe siedzisko. Otóż, co to siedzisko nam generuje? Ważna rzecz jest taka, że w biomechanice tutaj odcinka lędźwiowego, bo będziemy się koncentrować na tym segmencie, ustawienie miednicy warunkuje ustawienie odcinka lędźwiowego. Więc jak mamy miednicę w przodopochyleniu, wtedy nadmiernie pogłębia się nam lordoza. Gdy natomiast mamy miednicę w tyłopochyleniu, ta lordoza nam się spłyca. Każda taka patologia, która gdzieś tam występuje, no, sprawia, że te objawy, które nas dotykają, się po prostu, no, pojawiają się objawy, prawda? Czyli w przypadku spłyconej lordozy większa kompresja, większa dehydratacja, co za tym idzie, gdzieś jakieś bóle rzutowane, ból w odcinku lędźwiowym. W przypadku pogłębionej również są inne siły i też te dyski nie działają w prawidłowy sposób. Ale na przykładzie osób, które są po operacjach kręgosłupa, zwykle mają problem taki, bo lekarz zaleca nie siedzieć przez tam parę tygodni. Moi drodzy, nie jest tak do końca. Grunt to siedzieć jak najmniej, ale czasem jesteśmy zmęczeni, te nogi są zmęczone, nie zawsze chce się nam leżeć. Co jest istotne? Chodzi o to, żebyśmy mieli w pozycji siedzącej neutralne ustawienie miednicy. Czyli ani nie w tyłopochyleniu, ani nie w przodopochyleniu, tylko neutralne. Zwykle, jak siedzimy na płaskim krześle, które jest dość niskie, ta miednica jest w tyłopochyleniu. Co za tym idzie, tutaj mamy spłyconą lordozę i pojawiają się dolegliwości bólowe. Więc moi drodzy, skonstruowałem sobie taką ławeczkę tutaj. Ona jest w moim gabinecie. I tak, siadam w ten sposób po to, żeby neutralne mieć ustawienie odcinka lędźwiowego. Tutaj ten kąt, tu jest 20 stopni kąt, sprawia, że jak się podpieram spokojnie, to ta miednica jest po prostu ustawiona z góry w takim neutralnym ustawieniu. Oczywiście, jakby przychodzi na przykład pacjent, czy tam człowiek ma rwę kulszową, to wolałbym, żeby nie siadał na krześle niskim, ponieważ wtedy pojawią się dolegliwości bólowe i muszę go, ten stan jest, zaostrza się, tego nie chcemy, tak? Więc jak siadamy sobie na wyższym siedzeniu, co ważne, biodro wyżej niż kolano, wtedy ta miednica ustawia się nam w korzystniejszej pozycji i rzutuje ten odcinek lędźwiowy. To się tyczy problemów z kręgosłupem, gdy jeździmy samochodem, gdy pracujemy, więc zmodyfikowanie ustawienia fotela w ten sposób, czyli albo podłożenie sobie czegoś pod biodra, po to, żeby biodro było wyżej niż kolano, miednica w neutralnej pozycji, daje nam często ulgę, bądź po prostu możliwość wysiedzenia w tym samochodzie, bądź w pracy przez godzinę, bądź dwie. Moi drodzy, to jest mega, mega ważna sprawa. Tego typu siedziska raczej nie są dostępne, ale warto pomyśleć o tym, jak siedzimy w pracy, w samochodzie, a osoby, które są po zabiegach, powinny bezwzględnie zaopatrzyć się po prostu albo w wysokie krzesło, które gdzieś, pod które będzie można, nie wiem, gdzieś podłożyć jeszcze jakąś poduszkę czy coś takiego i ustawić
mniej więcej w ten sposób ten kąt podparcia. To na tyle. Dzięki serdeczne. Uważajcie, jak siedzicie. Pozdrawiam. Maciek Sowa. Bądź w dobrej formie.